Witam. Ten filmik jest zrobiony dla tych, którzy chcą zacząć przygodę z kryptowalutami, nie wydając własnych pieniędzy. W filmiku postaram się wyjaśnić wszystkie zagadnienia z wydobywaniem kryptowalut za pomocą kraników. Wszystkie potrzebne linki zamieszczę pod filmikiem. Co będziemy wydobywać? Jakie kryptowaluty? Klikniemy w dashboard. Będziemy wydobywać tokeny, bitcoiny, bitcoin cash, dogecoiny, litecoiny i dasha. Od czego zacząć? Zaczniecie sobie od przygotowania maila i zarejestrowania się na stronie coinpod.co. Link będzie podany poniżej. Te kraniki, które przygotowałem, są o tyle fajne, że nie trzeba klikać co 5 minut czy co 10, tak jak to jest w innych kranikach, tylko tu sobie klikacie raz na godzinę, raz na 4 godziny, raz na 10 godzin, raz na dobę. Kraników znalazłem 7. 3 do Bitcoina, 1 do Bitcoin Casha, 1 do Dogecoina, 1 do Litecoina i 1 do Dasha. Pierwszą stronką, którą Wam pokażę, to będzie stronka Bitfu, która Wam daje Satoshi, czyli Bitcoina. Na tej stronce, oczywiście link dam w opisie, trzeba się zarejestrować pod mailem, którym rejestrowaliście się na CoinPodzie. CoinPod to będzie wasz portfel, musicie pamiętać. Nie inny mail, tylko ten, którym na CoinPodzie się rejestrowaliście. Jak tutaj zebrać swoje Satoshi? Tu mi się nazbierało 10. Klikamy. Nie jestem robotem. I w tym macie pobrane. Zebraliście Satoshi. Tutaj sprawdzimy. Oczywiście przybyło. Następnymi stronkami będą też Satoshi. Pamiętam, rejestrujemy się pod tym mailem, pod którym rejestrowaliśmy się na swoim portfelu, czyli coinpoint.co. I też tak samo, tutaj mogę dopiero za 2 minuty pobrać. Ale tutaj na przykład już mogę Satoshi pobrać teraz. Następną stronką to jest Mondash. Postępują tak samo jak na poprzedniej stronce. Pamiętamy, że się rejestrujemy pod mailem, pod którym się rejestrowaliśmy na własnym portfelu, ponieważ jeżeli się zarejestrujecie pod innym mailem, pieniądze nie będą Wam spływały. Kryptowaluty, nie pieniądze. No i tak samo z następnymi. Generalnie znalazłem 7 stronek, które dają Wam profit. I nie klikamy co 5 minut, możemy sobie klikać co kilka godzin, raz na dobę. Za każde kliknięcie dostajemy 3 token points. Coin points tokens, o tak, może to trochę pomyliłem. Jeżeli weźmiemy sobie, ściągniemy 5 Satoshi tutaj na Bitfunie, zobaczmy, mamy 1830 tokenów, tak? Jeszcze raz odświeżmy. Przepraszam, 1839. Jeżeli sklejmujemy, odświeżymy, mamy 1839. Tak jak mówiłem wcześniej, te tokeny możemy wymienić na każdą inną kryptowalutę. Możemy też je zużyć na stronka się otworzy, na loterię. Możemy kupić jeden ticket 10, 100, 1000.
tej chwili będzie losowanie za 58 minut. Wykupionych jest 5013 tokenów. No nie kupuję, ja to się generalnie też nie bawię, ale dla chętnych. No i tutaj wygrana. Tutaj kto wygrał? Wróćmy z powrotem do dashboarda. Więc co ja robię dalej z tymi tokenami? Z tymi te tokeny, które tutaj sobie zbieram, wysyłam na EOBOT. O, tak jak tutaj widzicie, przejdźmy do EOBOTa. Też dam link. EOBOT to jest wirtualne kopanie w chmurze, także nie używacie własnych zasobów komputera, tylko kopiecie sobie za pomocą chmury. Akurat ja teraz kopię sobie Liska. To jest wszystko tam w opisie. No, na temat EOBOTa zrobię inny filmik, tak żebyście sobie mogli zobaczyć, jak to tam się tym bawić. No, jak widzicie, tutaj kopię, obecnie kopię Liska. Tu mam gigahasze, wykupujecie gigahasze. 1 gigahasz to jest 27 groszy. To jest gigahasz, gigahasze 5, gigahasze 6. No, akurat droższe, no wiadomo, że czym droższe, tym więcej kopią. Tutaj jest, jak to pokazać jeszcze, cloud mining. Tutaj o tak. Z gigahasz 5.0 jest sprzedany 91,1, z czego 50% idzie dla na opłatę kopalni. Z gigahasz, z terahasz 0,6.0 jest wykupionych 71,9, z czego idzie 34% na kopalnię. Resztę, czyli tutaj z terahaszy 50% jest dla was i tutaj jest 66% też dla was. No jak to wygląda, powiedzmy sobie o tak. Mając, załóżmy, nie pamiętam ile mam, 300. I tutaj miałem 400, chyba 50, coś takiego, 460. Kopiemy miesięcznie, w dolarach weźmy. Kopię miesięcznie 3 dolary. No, wiadomo, że jak na portfelu leżą, czekają na, to czekają kryptowaluty na wzrost. Jeżeli one zarabiają jeszcze na siebie, tym lepiej. No to chyba koniec tego filmiku. Wszystko, wszystkie linki wam dam pod filmem. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Może pokażę, jak się zarejestrować jeszcze na waszym portfelu, więc wasz portfel wyglądacie, otwieracie stronę, klikacie ten, podajecie swój adres, hasło, akceptujecie, klikacie, nie jesteście robotem i klikacie zarejestruj. Potem klikacie w link u siebie na mailu, jesteście zarejestrowani. Następną stroną, pokażę wam jeszcze, jak się zarejestrować na Bitcoin. Tu wpisujecie tylko ten adres mailowy, którym się rejestrowaliście na Bitcoin. Na waszym portfelu Bitcoin, CoinPod.